trzech rodzajów placówek wsparcia. To jest no, dzisiaj o bezdomnych, proszę Państwa, jak już ogrzewania kultura do Wrocławia pojechała, tu Saska rzeszczy. Dla bezdomnych. Tu jest cały czas odwołanie do domów dla bezdomnych, które faktycznie już nie funkcjonują nawet w ustawie o pomocy społecznej. To jest jedna z rzeczy. Druga, no niestety tu jest potwierdzenie tej interwencyjnej pomocy dla osób bezdomnych. My jednak wolelibyśmy, żeby interwencyjną pomocą zajmowało się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a długofalowym wsparciem mieszkaniowym właśnie tak Ministerstwo Infrastruktury. Kłopot polega na... Ale co, powiedzmy, słuchaczom, no, czym się różni pomoc interwencyjna od tej, o której mówi Pani, czyli długofalowej? Jeśli w kontekście mieszkaniowym oczywiście. Jeśli my myślimy o definiowaniu bezdomności poprzez problem mieszkaniowy polegający na tym, że osoby o niskich dochodach, o niskich kwalifikacjach czy problemach zdrowotnych mają problem z otrzymaniem różnego rodzaju mieszkań, ale takiego długoterminowego wsparcia mieszkaniowego, czy to będzie własnościowe mieszkanie, czy to będzie mieszkanie na wynajem, generalnie to jest mieszkanie z gminy, to są zasoby lokalowe gminy. Chodzi o to, żeby ci ludzie latami nie przebywali w schroniskach dla osób bezdomnych. W tej chwili niestety wygląda to w ten sposób, że wiele osób z różnych powodów jest latami w schronisku dla osób bezdomnych. Czas oczekiwania na lokal komunalny w wielu miejscach sięga kilku, jeśli nie kilkunastu lat i z różnych powodów są bardzo szybko wykreślani z różnego rodzaju kolejek i wsparcia. I to jest jedna z rzeczy, no. Czyli osoba przebywająca mająca już pracę i mogąca utrzymać się w mieszkaniu, powinna po prostu mieć swoje mieszkanie i samodzielnie mieszkać. Bo tutaj pojawia się taki może stereotyp, że jednak osoba, która jest bezdomna, nie ma własnego dachu nad głową, to jest automatycznie ktoś bezrobotny, pozbawiony jakichkolwiek środków. A Pani mówi o tym, że są osoby, które mieszkają na przykład w schroniskach i pracują. Oczywiście, że tak. No tu jest znowu... To jest znowu ten kłopot polegający na tym, że tu jest przedstawiony rodzaj bezdomności takiej ulicznej, taką, którą po prostu widzimy, którą każdy laik jest w stanie zdiagnozować. W sensie, tak, już idziemy przez Warszawę, jesteśmy w okolicach Dworca Centralnego, widzimy osobę brudną, z brodą, z torbami, siedzącą pod śmietnikiem. To jest bezdomność, którą każdy jest w stanie zauważyć i zdiagnozować. I tu potrzebna jest ta pomoc interwencyjna, tak, o której Pani mówiła tak na początku. Jest. A ja znam osoby bezdomne, które latami już pracują, starają się zmienić swoje życie, ale oni potrzebują absolutnie wsparcia mieszkaniowego, bo nie są w stanie, nikt im nie da ani kredytu na takie mieszkanie, ani nie są w stanie wynajmować mieszkania na wolnym rynku, dlatego że te mieszkania są bardzo po prostu drogie. Rząd się z tym zgadza, bo rząd nawet wskazał, że Polacy, których stać na jakiś rodzaj mieszkania, nie są w stanie sfinansować swojego kredytu, więc tutaj jakby ta rzesza, ta pula jest... Oczywiście, że tak. Powiem Pani, że nawet ja czytałam Narodowy Program Mieszkaniowy, tam jest naprawdę bardzo fajne, fajnie to wszystko zdiagnozowane, naprawdę, to jest szeroka diagnoza, tylko kłopot polega na tym, że tam wnioskowanie jest żadne. No bo jeśli ktoś pisze o tym, że owszem, powinno powstać więcej, czy to schronisk, nawet jeśli miałoby powstać więcej schronisk, czy to mieszkań chronionych, a nie zmienia nic absolutnie w finansowaniu, to znaczy, że co? No to znaczy, że no tak, powinno się zmienić, tylko że... To jest tak zwane pobożne myślenie. A proszę powiedzieć, co to są mieszkania chronione? Mówiła Pani też o domach dla bezdomnych. To jest coś innego niż noclegownie czy schroniska. Co to znaczy? Schroniska i noclegownie to jest taka, tak jak mówiłam, pomoc interwencyjna. Noclegownia to jest miejsce, w którym człowiek przychodzi tylko wyłącznie na noc, czyli od 19 do 7 rano i ma jeden posiłek wieczorem, ewentualnie śniadanie. Schronisko dla osób bezdomnych to jest miejsce, w którym jest praca socjalna i aktywizacja tych osób. No to są zazwyczaj miejsca, w tej chwili w ustawie bodajże do 80 osób przewiduje się, żeby w takim budynku maksymalnie mogło przebywać. To są też wieloosobowe pokoje. Domy dla bezdomnych, tak jak mówiłam, zlikwidowano. To były takie miejsca, przynajmniej ustawowo, tak? To były takie miejsca, w których po prostu człowiek przebywał właśnie latami, tak? To zazwyczaj mówiliśmy o wsparciu dla osób chorych albo zaburzonych, albo takich osób, które no, będą do końca życia wymagały wsparcia, asysty drugiej osoby. Mieszkania chronione to jest znowu taki twór, w którym był przewidziany dla osób. Właśnie nie do końca nie wiem, co ustawodawca miał na myśli, bo w wielu miastach generalnie funkcjonują te mieszkania, to są dla trzech osób
i mają być dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższym no, powinny być przeznaczone moim zdaniem dla osób niepełnosprawnych. To też jest kłopot polegający na tym, że no, nie każdy chciałby mieszkać do końca życia z trzy osoby w mieszkaniu. I to też jest taka żadna pomoc. Zresztą finansowanie tutaj tworzenia tych mieszkań chronionych wcale nie wskazuje na to, że powstanie ich więcej. To naprawdę na palcach jednej ręki można w miastach policzyć ilość takich mieszkań. A ile jest w Warszawie? Ja słyszałam o 4. To są naprawdę jakieś takie liczby, nie znam jakiejś dużej liczby. Te mieszkania chronione też były z myślą o osobach z zaburzeniami psychicznymi, dlatego wiele organizacji wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi mówiono, no ale po co one mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, skoro to po prostu... Może na to akurat były pieniądze z Unii albo coś... Chyba ktoś miał taką myśl i to wpisał i nie do końca wiedział w ogóle, o co chodzi. No dobrze, czyli mówi pani, wolelibyśmy zamiast kolejnych inwestycji w schroniska, rozwoju miejsc, do których te osoby bezdomne mogłyby trafiać i przestać być bezdomne. Ale co to miałoby być? Na co rząd państwa zdaniem powinien łożyć pieniądze? Nawet na wynajem mieszkań na wolnym rynku. Myślimy na przykład o społecznych agencjach najmu, które funkcjonują w wielu krajach europejskich. Są to agencje, które mają za zadanie wspierać i osobę poszukującą mieszkania taniego na wynajem i osobę, która daje takie mieszkanie do wynajmu. Można byłoby dofinansować wynajem takiej osobie, bo jeśli w Warszawie kosztuje kawalerka 1200 zł, no to rzadko którą osobę stać z takim niskim dochodem na 1200 zł, bo tyle wynosi jego wypłata cała. W związku z powyższym mógłby otrzymać dopłatę na przykład w wysokości 600 zł i on te 600 zł już jest w stanie sam pokryć. Mówi pani, że to funkcjonuje na świecie, ale dlaczego właściciel mieszkania miałby właśnie w ten sposób swoje mieszkanie do takiego zasobu dopisywać i korzystać z tego systemu, skoro może wynająć się na wolnym rynku nie ryzykować lub też w swoim wyobrażeniu nie ryzykować, że do jego mieszkania wprowadzi się osoba, która jest alkoholikiem albo nie umie utrzymać pracy i za chwilę zniszczy mieszkanie albo no i wszystkie możliwe cechy, które nam się wiążą w głowie z byciem osobą bezdomną. No znaczy, jak to działa? Dlaczego ludzie się na to decydują? Po pierwsze dlatego, że to nie on rozmawia z tą osobą, tylko agencja i to agencja bierze 100% odpowiedzialności za to, żeby te rachunki były płacone miesiąc w miesiąc, więc to idzie przez konto społecznej agencji najmu. I tak samo wszystkie inne sprawy związane z wynajmem, jakby przeglądy roczne, czy drobne remonty, czy awarie jakieś w mieszkaniu, tym się właściciel w ogóle nie zajmuje. Oprócz tego, że idzie na pierwszą rozmowę i podpisuje umowę, tak naprawdę na przykład 5-letnią, to przez 5 lat dostaje co miesiąc pieniądze i go nic więcej nie interesuje a propos tego mieszkania, bo wszystko inne robi za niego społeczna agencja najmu. I szansa na to, że osoba, zresztą jeśli ktoś wynajmuje mieszkanie, to moi panowie naprawdę nie wyglądają jak osoby bezdomne i one się nie chwalą, że miały jakiś kryzys bezdomności, przez chwilę mieszkali w schronisku dla osób bezdomnych, że jestem przekonana, że wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ale wynajmuje mieszkanie komuś, kto miał problem, kryzys bezdomności. Zresztą już kiedyś chyba rozmawialiśmy na ten temat. Większym problemem mam wrażenie, że dla wielu wynajmujących są studenci niż osoby w podeszłym wieku, które jak gdyby próbują swoje życie poskładać. Pozdrawiamy studentów. Pozdrawiamy. Ale rozumiem, że ten mechanizm, o którym pani mówi, w ogóle w tym programie, Narodowym Programie Mieszkaniowym się nie pojawia, chociaż takie pojęcie mieszkań wspieranych, czy mieszkań jakoś inaczej to rząd ujął. Są chronione, a nie ma właśnie wspieranych. No nie właśnie. Ma po prostu słowa o mieszkaniu wspieranym. Czyli to jest właśnie ten typ... Wspierane, treningowe, tak. To powinno się absolutnie pojawić. My wielokrotnie też rozmawiając mówimy, bo Trzeba rozumieć, ja prowadzę mieszkania treningowe w Ursusie. Kamieńska misja prowadzi taki, mamy 35 osób w mieszkaniu treningowym. Specjalnie jest zupełnie inna nazwa niż chroniona, abyśmy w ogóle nie podchodzili pod tą ustawę, dlatego że ona właściwie przeszkadza nam pomagać tym ludziom. A na czym polega mieszkanie treningowe? Ile osób mieszka w takim mieszkaniu? W mieszkaniu treningowym mamy różne mieszkania. Mieszkają 2 osoby, 3 osoby. Największe mieszkanie to są 5-osobowe. To jest takie 100 metrów kwadratowych, 2-poziomowe mieszkanie z 2 łazienkami. Ono jest najtańsze w utrzymaniu, no bo i rachunki są wspólnie przez te osoby płacone i tam są osoby
z największymi problemami finansowymi, maksymalnie z rachunkami płaci osoba, ma nawet niecałe 500 zł. Czyli mówi pani, da się. Oczywiście, że się zaraz zajrzymy głębiej w Narodowy Program Mieszkaniowy i zobaczymy, co tam jeszcze rząd wymyślił, żeby nie tylko zająć się osobami dotkniętymi bezdomnością, ale przeciwdziałać temu, żeby takich osób nie przybywało. Ze mną w studiu pani Adriana Porowska z Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. Czas na informacje, również serwis sportowy, a zaraz po nim wracamy z drugą częścią Post Factum. Post Factum. Lista przebojów TOK FM. Jakie radio? Taka lista. TOK 2. Okej, niech będzie fundacja, aczkolwiek dziwi mnie nazwa. Polska Fundacja Narodowa. Znaczy, Polska i Narodowa, tak? I wydaje mi się, że jakby rząd, tak powiem... Lista przebojów TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Ciesz się muzyką, gdziekolwiek jesteś. Kup jeden z 200 modeli telewizorów i odbierz głośnik Bluetooth JBL lub Sony w prezencie. Sprawdź w sklepie lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wiedziałam, że skądś kojarzę hotel Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Podobno jest pani pierwszy raz, pani Kasiu. Ja tak, ale nasi panowie z działu nie. Oto zdjęcia, pani prezes. O, to pan Jacuś i pan Tomek, no nie. Co oni tutaj wyrabiali? Jedno słowo. Pępkowe. To wiele tłumaczy. O, i nawet do wody skakali. Hotel Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Miejsce, którego nigdy dość. windsorhotel.pl. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. Zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do... Ogólnonarodowa okazja do spotkania z Ojcem Świętym, bowiem Ojciec Święty spotyka się oczywiście w Krakowie czy w Brzegach. Także tu Warszawa, a tam Kraków, a jeszcze dalej w prawo jest Wrocław. Także kultura pojechała do Wrocławia. Pokazuje serce narodu. Serce narodu, które w tych dniach, szczególnie zresztą osoby, którzy pracują na tym, dużo mogą to widzieć, ono jest jakoś jeszcze bardziej spotęgowane modlitwą młodych całego świata. Warto zauważyć, że nie jest to w oderwaniu od Światowych Dni Młodzieży, tylko w kontekście tego wydarzenia, które jest wielkim świętem wiary, a my dziękujemy przecież za wiarę. Informacje TOK FM. 18.20, Wojciech Kowalik. Dzień dobry. Premier Beata Szydło przedstawia w Sejmie informację rządu na temat planowanych działań w związku z Brexitem. Szydło zapewniła, że jej rząd na bieżąco śledzi sytuację, jaka ma miejsce na rynkach po brytyjskim referendum i jest, jak to ujęła, gotowy podejmować działania stabilizujące, jeżeli byłaby taka konieczność. Jeszcze dziś wieczorem ma się spotkać w Sejmie klub Platformy Obywatelskiej, a tematem rozmów ma być wczorajsza czystka w partii, która wykluczyła ze swoich szeregów trzech posłów: Jacka Protasiewicza, Michała Kamińskiego i Stanisława Huskowskiego. Zapowiedzieli oni odwołanie od decyzji zarządu PO. Ten ponownie zbierze się jutro. Turecki parlament zatwierdził wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie całego kraju. O jego wprowadzeniu w nocy informował prezydent Recep Erdoğan. Już wiadomo, że na czas stanu wyjątkowego Turcja zawiesi obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To ma dać możliwość przywrócenia kary śmierci dla organizatorów i uczestników nieudanego wojskowego zamachu stanu. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii ma nowego selekcjonera. Został nim Julen Lopetegui. To 50-letni szkoleniowiec, który prowadził ostatnio portugalski zespół FC Porto. Portugalski klub zdobył pod jego wodzą drugie oraz trzecie miejsce w lidze. Lopetegui zastąpił doświadczonego Vicente del Bosque, który zdobył z Hiszpanią Mistrzostwo Świata w 2010 oraz Europy dwa lata później. Show Christophera Froome'a na Tour de France trwa. Lider wyścigu błysnął na 18 etapie, czyli 17-kilometrowej jeździe na czas po górach. Brytyjczyk okazał się najlepszy. Nad drugim Tomem Dumoulinem miał aż 21 sekund przewagi. Dzięki temu Froome umocnił się na czele klasyfikacji generalnej i jest to krok od trzeciej wygranej w wielkiej pętli w karierze.
Piłkarze Zagłębia Lubin staną dziś przed szansą awansu do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy. O 21.05 podopieczni Piotra Stokowca podejmą Crvene Zvezde Belgrad. W pierwszym meczu w Serbii udało im się niespodziewanie zremisować 0-0. Teraz Miedziowi spróbują pójść o krok dalej i pokonać faworyzowanego rywala. Słynny Diego Maradona chce ponownie poprowadzić piłkarską reprezentację Argentyny, tym razem bez wynagrodzenia. Taką ofertę złożył Krajowej Federacji, ale na zatrudnienie szanse ma niewielkie. O szczegółach Krzysztof Sendecki. Jeśli szefowie federacji się na to zgodzą, to mogę wziąć drużynę i wykonywać pracę za darmo, oświadczył Diego Maradona. Mistrz świata sprzed 30 lat był już selekcjonerem reprezentacji narodowej. Na mundialu w RPA jego drużyna przegrała w ćwierćfinale z Niemcami 0-4. Argentyńska federacja co prawda szuka następcy Gerardo Martino, który odszedł po przegranym finale Copa America, ale zdaniem mediów zdecydowanie większe szanse od boskiego Diego ma kilku innych kandydatów z Marcelo Bielsą na czele. Szczególnie, że Maradona ostatnio pracował w 2013 roku w piątej lidze. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Pogoda. Kolejna pogodna noc przed nami, tylko na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Rano na Pomorzu i w kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu, tam 11 stopni, poza tym przeważnie 12, 13, 14 tylko na Podlasiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną pani Adriana Porowska z Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. I rozmawiamy o Narodowym Programie Mieszkaniowym, który ogłosił rząd i teraz go konsultuje. Konsultuje między innymi z organizacjami, które zajmują się problemem bezdomności. Dyskutujemy o tym, jak rząd się odnosi do kwestii osób bezdomnych i tego, jak zamierza i że w ogóle zamierza problem redukować. I dostałyśmy maila. Mówię my, ponieważ tutaj nasz słuchacz napisał z pewnego rodzaju recenzją naszej rozmowy i też odnosi się do tego, co pani mówiła. Więc jeśli pani pozwoli, to ja szybciutko przeczytam. Pan Krzysztof napisał. Myślę, że rozmowa pani jest bezprzedmiotowa, ponieważ mało który bezdomny chce mieszkać w mieszkaniu. Składa na to wiele czynników, o których nie sposób powiedzieć w krótkiej notce, ale proszę mi zaufać, bezdomni nie chcieliby mieszkać w mieszkaniach chronionych, czy jakichkolwiek innych. Mieszkanie to ambicja ludzi typu panie, czy ja, pisze pan Krzysztof. To nie jest ambicja osób bezdomnych. Sądzę, że pani, która się wypowiada, powinna się skupić wyłącznie na redukcji szkód, bo nie bardzo rozumie pani Adriano, aspiracje i sposób życia bezdomnych. Mieszkanie jest tu dalece nie po drodze. Piszę to z perspektywy długoletniego doświadczenia. Byłam w gadaniu głupot, za przeproszeniem, dlatego że ja pracuję z osobami bezdomnymi już ponad 10 lat. Prowadzę schronisko dla osób bezdomnych, prowadzę mieszkania treningowe, rocznie wspieram ponad 300 osób i nie znam osoby bezdomnej, która nie chciałaby mieć mieszkania. Mało tego, wspieram osoby bezdomne, mieszkające, po prostu się ochocie i włochach, w miejscach niemieszkalnych. I pomimo tego, że bardzo często wielu ludziom się wydaje, że to jest wygodnie im mieszkać w miejscach takich jak pustostany, altanki, śmietnikowe czy wiele innych miejsc, to nie potrafią nawet to miejsce nazywać mieszkaniem. I gwarantuję panu, proszę mi zaufać, bo mam doświadczenie, że nie ma ani jednej osoby, która by wybrała bezdomność. Bezdomność jest bardzo szerokim zjawiskiem i to jest zjawisko związane z problemami mieszkaniowymi, co oznacza, że ci ludzie chcą mieszkań, mają problemy, czasami winni są temu, że tracą te mieszkania, co nie oznacza, że ich nie chcą. To jest jeden z maili, które otrzymałyśmy, ale zastanawiam się, czy, bo dzisiaj takie nie przyszło, ale właściwie za każdym razem, kiedy rozmawiamy, to czy to ktoś dzwoni, czy pisze, że jest tyle innych potrzebujących osób w Polsce, takich, które nie wpadły w kłopoty typu długi, czy typu alkoholizm, którym również państwo nie pomaga, nie ma na to środków, to dlaczego miałoby pomagać tym, którzy się stoczyli, mówiąc kolokwialnie? Właśnie, nawet w piśmie, które Ogólnopolska Federacja na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności skierowała do Ministerstwa Infrastruktury, jest właśnie taki zapis. W ogóle się nie zajmujemy osobami, które są zagrożone bezdomnością, czyli tymi, które mają problemy z płatnościami czynszowymi. Mówimy o problemach mieszkaniowych dopiero wtedy, jak ktoś straci mieszkanie. Nikt nie interesuje się ludźmi, którzy w tej chwili zachorowali,
coś się wydarzyło, że stracili na przykład pracę i mają problemy z płatnościami bieżącymi, czy to za rachunki, czy czynszu za mieszkanie. I za chwilę będzie droga eksmisji i na ulicy. Narodowy Program Mieszkaniowy jak się odnosi do tego do tej profilaktyki? W żaden sposób. Zresztą słowo deinstytucjonalizacja w ogóle w żaden sposób jest nieużyte, a to jest słowo klucz, jak gdyby, bo wielu... A co ono oznacza? To oznacza, że nie powinniśmy tworzyć żadnych placówek, które są po prostu gettami, w których po prostu przebywają wieloletnio ludzie w jednym miejscu skupieni z podobnymi problemami. No ale nie, no, to pewnie minister finansów ale powiedział, dotyczy... nie stać nas na mieszkania dla nawet tych, którzy zarabiają i jakoś tam są włączeni w społeczeństwo, tym bardziej nie będzie nas stać na mieszkania dla osób, które trzeba do społeczeństwa przywrócić i które często z dużo cięższej sytuacji wychodzą. Ale to jest właśnie nieprawda, dlatego że gdyby zrobiono analizę finansową, to by się okazało, że wspieranie mieszkaniowe tych ludzi jest dużo tańsze niż wspieranie instytucjonalne tych ludzi. Dlatego że wspierając tych ludzi instytucjonalne, musimy też ponieść koszty chociażby etatów ludzi, którzy po prostu prowadzą różnego rodzaju placówki. Wspieranie mieszkaniowe oznacza tylko tyle, że dopomagamy tym ludziom w płaceniu czynszu. Przecież oni normalnie płacą podatki i wiele innych rzeczy się dzieje. Zamiast budowania wielkich bloków i wykupywania działek, które się wcześniej komuś innemu sprzedało, mówię to na przykład z perspektywy Warszawy. Wiele miejsc jest posprzedawanych działek w taki sposób, że potem jak powstają osiedla mieszkaniowe, to okazuje się, że wykupuje się grunty pod przedszkola, szkoły, drogi i inne historie. Najpierw się to komuś sprzedaje, a potem się za 4 razy większe pieniądze wykupuje. Też skojarzyło mi się to, co pani powiedziała z domami dziecka, ponieważ wczoraj akurat mieliśmy o tym rozmowę w Postfaktum i o tym, że utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej jest dużo, dużo tańsze i lepsze dla dziecka niż w takiej dużej instytucji, a mimo to w Polsce inwestuje się w domy dziecka. Ale to samo dotyczy domów pomocy społecznej, czyli osoby, które są w podeszłym wieku, które sobie nie radzą, chociażby z tym, że nie mogą iść po zakupy czy wykupić leki, gdyby miały asystentkę, nawet nie osobę, która jest z nimi 24 na dobę, tylko kogoś, kto przyjdzie 2 razy w tygodniu, zrobi im zakupy, posprząta, tylko zrobi to sensownie. Nie tak, jak jest do tej pory, że to jest po prostu jakiś rodzaj fikcji utrzymywania, tylko naprawdę osoba, która realnie przychodzi, coś takiego pomaga, to przecież to nie jest trudno sobie wyobrazić, że ktoś taki ma 3-4 osoby pod opieką i pełni taką rolę trochę, powiedzmy, wnuczki. Tak? Kogoś to zajrzy, zorientuje się i będzie asystował tej sobie. Pobyt w domu pomocy społecznej to jest minimum 5 tysięcy miesięcznie, a naprawdę znam domy, które kosztuje to 7 tysięcy nas. Bo to my, podatnicy, płacimy i utrzymujemy tych ludzi. No dobrze, ale to ja mimo wszystko zadam moje ulubione pytanie. Dlaczego to się nie dzieje? Mówi pani, że to jest tańsze, bardziej efektywne, działa w innych krajach. Dlaczego w Polsce to się nie dzieje? Bo takie osoby jak ten pan, który napisał e-maila, po prostu piszą te programy i nas nie słuchają. Nie słyszą po prostu tego i liczy się zawsze resortowo i sektorowo. I po raz kolejny się okazało, że policzono pieniądze w jednym sektorze. W sensie jeden sektor musi wyłożyć pieniądze, a zupełnie inny sektor na tym zyska. Jeszcze chciałam zapytać o bardzo ważną kwestię. Przypomniała mi się jedna z naszych rozmów, kiedy opowiadała pani o tym, jak różne osoby są zagrożone lub dotknięte bezdomnością w Polsce i że niestety szeroką grupę stanowią dzieci i ich rodzice. Tak jest. Jak program, Narodowy Program Mieszkaniowy odnosi się do tej kwestii? Nie zająknął się. Po prostu wszystkie osoby bezdomne. Osoba bezdomna to jest osoba bezdomna. Stereotypowo, tak jak mówię, pomyślane jest pewnie o mężczyźnie, który mało zarabia. A przecież to są bardzo często samotne matki. To są bardzo często rodziny z problemami mieszkaniowymi, które w tej chwili są rozdzielane. W Warszawie nie ma żadnej placówki wspierającej rodzinę, która ma problemy mieszkaniowe. Są domy dla kobiet z dziećmi, nie ma... Są domy dla kobiet z dziećmi, nie ma domu... Te dziady, co siedzą w domach, mieszkają, jakoś tam kręcą, no to po co mają myśleć o takich, którym te mieszkania można by było załatwić. Czy trzeba byłoby załatwić, bo to jest koszt, obciążenie. Polska jest biedna, kobieta, no i co? No więc teraz wracam do pytania, to gdzie ta rodzina w tym programie? I wsparcie tej rodziny, która albo jest zagrożona bezdomnością, albo już się w niej znajduje. No w narodowym programie... W mieszkaniach mieszkają potwory, dziady, gady, tutaj sąsiadka, to mówione o, zachowuje się fatalnie. Od 500 plus jako też takim wsparciu finansowym dla rodzin. Pewnie poniekąd jest tak, że ten program w jakiś sposób, no to są realne pieniądze. Tak. Jeśli jest samotna matka z dwójką czy trójką dzieci, faktycznie będzie mogła te pieniądze przeznaczyć na czynsz i tu się akurat z tym zgadzam. Jeśli chodzi jeszcze o pieniądze, bo mówiła pani o tym, że
że ten program w jakimś sensie koncentruje się na tej pomocy takiej interwencyjnej, czyli właśnie rozbijaniu schronisk. Jak to wygląda, jeśli chodzi o pieniądze i na co państwo by chcieli, żeby i właśnie jakie kwoty, w jaki sposób proceduralny miałyby być przeznaczane? Gdyby to było w państwa możliwościach, żeby taki program zmieniać czy reformować? Tutaj powinna być zmiana znaczenia słowa interwencja, bo my chcielibyśmy interwencyjnie, znaczy krótko. W sensie ktoś przychodzi do nas, pomagamy wyrobić mu dokumenty i idzie do swojego mieszkania. A tu interwencyjnie oznacza, że tu jest mowa o pomocy po prostu zimą. Czyli ratowaniu życia, a nie poprawianiu jakości tego życia i takim trwałej zmianie. Jeśli kogoś wiele lat trzymamy w placówce, który jest karmiony, za tą osobę się po prostu myśli, wszystko się po prostu za niego robi, gotuje mu i jeszcze mu mówi, o której ma zjeść i co ma zjeść, no to przecież ta osoba naprawdę w pewnym momencie się odmurza, no bo ona nie podejmuje żadnej aktywizacji, żadnego sposobu zmiany myślenia tam, no nie ma mowy. No więc na co powinny być kierowane środki? Jak to powinno być? Na mieszkania, aby powstało ich po prostu jak najwięcej, po to, żeby ludzie latami nie czekali w tych mieszkaniach i żeby nie była tworzona fikcja, tak jak do tej pory, po prostu szybkie skreślanie osób z list mieszkaniowych, tylko właśnie dlatego, że ktoś zarobił 100 zł więcej w jednym miesiącu. Na przykład latem, teraz właśnie mamy taką sytuację, po raz kolejny zresztą, kiedy ludzie, no jest sezon urlopowy, jeden drugiego z panów zastępuje w pracy, więc ma więcej godzin. No w związku z powyższym zarobi 100 zł więcej i strach się bać, bo za chwilę go po prostu skreślą z listy oczekujących na mieszkania, dlatego że są widełki finansowe, które powodują, że człowiek nie może więcej zarobić niż pewna kwota, tak? Niż tam 1000 zł. Ale rozumiem, że te widełki są też powodowane tym, żeby osoby zamożne nie ustawiały się w kolejce po mieszkania przeznaczone dla tych, którzy są bardzo niezamożni. No więc oczywiście, że tak, tylko powinna być pewna elastyczność. To nie może być tak, że 50 zł więcej nie powoduje, że ten człowiek pójdzie do banku i weźmie sobie kredyt. To, że ktoś zarabia 1800 zł, a ile trzeba mieć pieniędzy, żeby w tej chwili czy wynajmować mieszkanie, czy kupić sobie mieszkanie na własność, szczególnie jeśli to jest osoba 50-letnia, która ma zdecydowanie już problemy z tym, aby uzyskać kredyt taki wieloletni na zakup mieszkania. I oni nie mają alternatywy. I 50 zł czy 100 zł więcej w życiu naprawdę nie zmienia ich sytuacji mieszkaniowej. No tak, bo rozumiem, że są oceniani poprzez pasek płacowy, a nie tak jest, swoją sytuację. A jak to jest, jeśli chodzi o przeciwdziałanie bezdomności w takim kontekście eksmisji i tego, że no cóż, w Polsce wciąż można kogoś po prostu mieszkania pozbawić. Czy ten program się do tego jakoś odnosi? Nie, nie ma słowa o tym niestety w żaden sposób. No ale nie no, pani Andrzeja, nie może pani tak odpowiadać na wszystkie pytania, że czegoś nie ma, ależ musi tam coś być o tym, żeby ludzi nie wyrzucać z mieszkań. Przeglądam teraz. No ja niestety tam nie zauważyłam, że tam było jakiekolwiek przeciwdziałanie. Do tej pory też tak jest, że człowiek, który ma problemy, powinien sam się osobiście zgłosić. Czyli on no to dlatego im tym bardziej nie dadzą, jeżeli pozwalają na upłynnianie. Na wyganianie ludzi, to tym bardziej nie dadzą. Jeżeli nie wie, gdzie się zgłosić i nie wie, co ma zrobić. I wychwycenie tych osób, które we wczesnej fazie mają problemy z płatnościami za mieszkanie, jest po prostu najsensowniejsze. A to jest 100 tysięcy, żeby system tak działał, żeby takie osoby wyłapać? Oczywiście, że tak. Dlatego, że zanim, no przecież osoba pobierająca czynsz, wie o tym, że ktoś nie płaci za mieszkanie, tak? I to jest osoba, która... Polaków nie płaci za mieszkanie. Nie są, i często są to osoby, które po prostu akurat czynszu nie uiszczają, no żyją, na inne rzeczy wydają. No tak, tylko że w pewnym momencie... To jeszcze trzeba będzie odsiać, to znaczy znaleźć tych, którzy mają realny problem. W pewnym momencie dościga ich sprawiedliwość i wtedy dościga sprawiedliwość i tych, i tych. Tych, no którzy sobie po prostu nie radzą i tych, którzy sobie radzą. No to wystarczy naprawdę bardzo często rozmowa i propozycja i wtedy się odsiewa, tak? No bo ktoś, jeśli nie skorzysta z tej propozycji, znaczy, że naprawdę ma to głęboko w poważaniu i po prostu nie chce zmienić swojej sytuacji. Ale są też osoby, które realnie sobie nie radzą. I nawet urzędy bardzo często wiedzą, tylko ci pracownicy, no cóż, oni załamują ręce, bo nie ma żadnej realnej, no cóż może zrobić pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej, jeśli przychodzi do niego 80-letnia osoba, która nabrała kredytów w różnych prowidentach, no bo tak ją zachęcali, tudzież kupiła jakieś garnki ze stali szlachetne za 10 tysięcy i teraz płaci, zabierane ma pieniądze za renty i nie stać ją teraz ani na leki, ani na nic. Przecież pracownik ośrodka pomocy społecznej widzi, że ta osoba ma dochód. Jego nie interesuje, że ten dochód jest zabierany przez, nie wiem, firmy windykacyjne. No to jakie jest na to rozwiązanie? Jest takie rozwiązanie, że
tu powinna być dopłata jak gdyby do mieszkania. Trzeba po prostu realnie spojrzeć na sytuację tego człowieka, czy on jest w stanie utrzymać to mieszkanie i czy jest tańsze jednak utrzymanie go w tym mieszkaniu, czy zapewnienie mu jakiegokolwiek innego bytu. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych to też jest realny koszt, który ponosi państwo. I teraz pytanie, czy my wolimy płacić za schronisko dla osób bezdomnych, czy jednak realnie pomagać tym ludziom w utrzymywaniu mieszkania? No przy okazji może pomoc prawna, żeby na przykład z takich umów, których człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, co podpisuje, 80-letnia staruszka mogła się wypisać. Tak jest, tak jest. No dobra, no ja już nawet nie zapytam, czy o tym jest w programie narodowym mieszkaniowym, bo zaraz pani powie, że nie ma, a nie chcę słuchaczy zostać z taką smutną myślą. Zachęcam do zajrzenia na strony rządowe, zawsze państwa zachęcam do czytania dokumentów, bo one po prostu, tam naprawdę jest dużo interesujących kwestii. Z nami była pani Adriana Porowska z Karmiańskiej Misji Pomocy Społecznej, która jest to organizacja zrzeszona w Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności, uczestnicząca w konsultacjach Narodowego Programu Mieszkaniowego, które właśnie trwają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Postfaktum. Bezpieczeństwo to pokusa, która w każdym z nas jest i wiele osób sprowadziła już na manowce. Świat jest niebezpieczny i ma być niebezpieczny w rozsądnym zakresie. Bo każdy widzi świat inaczej. Jacek Żakowski, tygodnik Polityka. Serdecznie zapraszam. Poranek Radia Tok FM. W piątek od 7 do 9. Reklama. Dlaczego wybrałam Biolik? Bo taniec potrafi wycisnąć siódme potę, więc na antyperspirancie muszę polegać bezgranicznie, jak na partnerze. Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę i jest tak łagodny dla skóry, że mogę go stosować nawet po depilacji. Do tego błyskawicznie wysycha i nie pozostawia śladów na ubraniach. Jako jedyny Biolik łączy w sobie wszystkie cechy idealnego antyperspirantu. Spełnia 100% oczekiwań przez cały intensywny dzień i w każdej sytuacji. Dla mnie bezkonkurencyjny. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Nie przegap hitu tego lata. Tylko do 24 lipca limitowana edycja super oferty UPC. Teraz internet 120 mega oraz telewizja w domu i poza domem. W promocji, jakiej jeszcze nie było. Dla nowych i obecnych klientów UPC. Nie zwlekaj, sprawdź. Zadzwoń 813 813 813. Odwiedź salon sprzedaży lub wejdź na upc.pl. Taka okazja tylko do 24 lipca. Pamiętaj, 813 813 813. UPC. Mega power. Mega fun. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 18.40, Wojciech Kowalik. Po referendum w Wielkiej Brytanii kluczowe jest zagwarantowanie praw dla naszych rodaków, którzy mieszkają na wyspach. Tak mówiła w Sejmie premier Beata Szydło, przedstawiając informacje rządu w sprawie działań związanych z Brexitem. Zaznaczyła jednocześnie, że rząd rozumie, że po wystąpieniu z Unii Wielka Brytania będzie chciała mieć większą kontrolę nad swoim rynkiem pracy, ale, dodała Szydło, oczekuje, że nowe regulacje nie będą nikogo dyskryminować. Coraz bliżej powołania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Posłowie są w tej sprawie zgodni. Wszystkie kluby w drugim czytaniu poparły projekt ustawy. Fundusz ma lepiej zabezpieczać klientów przed niewypłacalnością biur podróży. Turoperatorzy zapłacą do 30 zł składki od każdego klienta. Zdaniem pomysłodawców projektu nowe rozwiązania powinny ograniczyć liczbę upadłości biur podróży. Ministerstwo Sportu przyznaje jednak, że dodatkowe opłaty zostaną najprawdopodobniej przerzucone na klientów biura. Niedawny zamach w niemieckim Würzburgu skomplikował sytuację nieletnich uchodźców w tym kraju, twierdzą organizacje opiekujące się młodymi uchodźcami. Ich liczba przekroczyła już 50 tysięcy, chociaż może ich być więcej, bo statystyki uwzględniają tylko osoby otrzymujące pomoc ze strony państwa. Po ataku nastolatka z Afganistanu na pasażerów pociągu pod Würzburgiem, w którym rannych zostało 5 osób, przedstawiciele organizacji pomocowych boją się, że konsekwencje uderzą w ich podopiecznych, bo mniej osób będzie skłonnych im pomagać. Teraz to wszystko, a kolejne informacje w Tok FM o 19.00.
pogoda. Pogodna noc przed nami, tylko na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Za to rano na Pomorzu i w Kotlinach Górskich lokalnie mgły pojechała do Wrocławia, do 300 metrów. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu, 11 stopni, poza tym przeważnie 12, 13, 14 na Podlasiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. No i co jeszcze? Post factum. Audycja Post factum, Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu pan profesor Tomasz Stryjek, historyk z Polskiej Akademii Nauk, z Kolegium Civitas i też wieloletni nauczyciel. Dzień dobry. Zgadza się, prawda? To jest ważne w naszej rozmowie, bo mam wrażenie, że dla historyków i dla nauczycieli historyków. Jakiś nowy chyba czas przyszedł, pełen wyzwań, a mówię to w kontekście ostatnich wypowiedzi na temat faktów historycznych, zwłaszcza, że przed Sejmem prezentowali się kandydaci na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ostatecznie wybrany został dr Jarosław Szarek, ale zanim został wybrany, to w Sejmie mogliśmy słyszeć jego kontrkandydatów i między innymi dr Marek Chrzanowski został zapytany o to, jaki jest jego stosunek do zbrodni w Jedwabnem. I otóż odpowiedział, że jako nauczyciel historii nie wie, co ma mówić dzieciom, co tam się wydarzyło. Jego zdaniem IPN powinien tę sprawę zbadać ponownie. Czy pan jako nauczyciel historii wie, co mówić dzieciom? Tak, no obecnie już nie praktykuję jako nauczyciel, ale myślę, że wiemy, co mówić dzieciom na ten temat. To znaczy, mamy w tej sprawie stanowisko zarówno prokuratury tegoż IPN-u, jak opracowanie historyczne, tak? Właściwie też pod egidą tegoż IPN-u wydane w 2001 roku. I żadne nowe nie pojawiły się, jak wydaje się, dowody, żeby wszczynać ponowne śledztwo obecnie, jak rozumiem, chyba sugeruje pan Chrzanowski, od tamtego czasu. Zgodnie z tamtym stanowiskiem Jedwabnem miał miejsce pogrom. Pogrom dokonany przez ludność polską miasteczka. Oczywiście w wielkim kontekście to trzeba historycznym zarysować. I spór o ten kontekst, początek inwazji, tak? III Rzeszy na Związek Radziecki. Fakt, że te ziemie łomżyńskie, na którym doszło właśnie do tego pogromu, był wcześniej zajęty przez Związek Sowiecki, że trwała tam polityka, prawda, sowietyzacyjna. Też ten cały kontekst powoduje, że no, są historycy, są nauczyciele, są ludzie, którzy czują się jakoś zagubieni, to znaczy uważają, że to nie doszło do pogromu przez Polaków wobec Żydów, tylko że właśnie doszło do jakichś wydarzeń, których Polacy byli tylko wykorzystani przez Niemców, tak, byli czyjąś marionetką, była to jakaś niewielka grupa, sami antysemici, a więc nie Polacy, no bo Polacy nie mogą być antysemitami. Tego rodzaju rozumowania w różnych opowieściach widzimy, ale stanowisko, jakie opracowała zarówno polska nauka, jeszcze raz podkreślam, jak polska prokuratura w imieniu państwa polskiego przez ten IPN właśnie, jest jednoznaczne. Tak? Pogromu dokonano na liczbie, trudno powiedzieć dokładnie ilu, tak? Paruset, kilkuset Żydów. Była tam, prawda, grupa takich polskich prowodyrów przy obecności, tak? Ludności polskiej tego miasteczka, przy najwyżej obecności kilku Niemców, a może i to nie jest do końca pewne, w miasteczku wówczas doszło do tego pogromu. No to może pan dr Marek Chrzanowski, jeśli nas słucha, będzie już wiedział, co mówić dzieciom, ale, bo on ma wątpliwości. Wątpliwości nie ma obecny szef, nowy prezes IPN-u, dr Jarosław Szarek, wybrany przez kolegium IPN i następnie jego kandydatura została zatwierdzona przez posłów. Posłuchajmy, co mówił w Sejmie jeszcze jako kandydat przepytywany przez posłów w czasie posiedzenia komisji. Pytanie, na które nie umiał odpowiedzieć wczoraj pana konkurent, pan dr Marek Chrzanowski, który powiedział, że nie wie, co się stało w Jedwabnem. To pytanie do pana jest bardzo krótkie. Co się stało 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem? Kto był wykonawcą tej zbrodni, która się wówczas wydarzyła? Wykonawcą tej zbrodni
byli Niemcy, którzy wykorzystali w tej machinie własnego terroru pod przymusem grupkę Polaków. I tutaj odpowiedzialność w pełni za tą zbrodnię pada na niemiecki totalitaryzm. Państwo, polskie państwo podziemne, wszelkie przejawy kolaboracji z Niemcami, szmalcownictwa. Przypominam, że karało śmiercią. Jeżeli pojawią się nowe fakty, nowe dokumenty, nowe źródła, to trzeba badać. Przed tym nie możemy uciekać. Tak mówił nowy prezes IPN-u, wówczas jeszcze kandydat na prezesa IPN-u, dr Jarosław Szarek, a pytał poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Winni byli Niemcy, powiedział ten historyk. Co pan na to jako historyk? Ja powiedział nawet, że wykonawcami byli Niemcy. To znaczy, wypowiedzi pana doktora Szarka trafna jest ta ostatnia część wypowiedzi. Państwo polskie podziemne rzeczywiście miało jednoznaczny stosunek, prawda, do prześladowań Żydów jako obywateli państwa polskiego. A czemu to zostało dodane? Bo pytanie było coś właśnie, innego. To jest właśnie kwestia tego kontekstu, o którym ja mówię. Tak? To znaczy pierwszy element tego kontekstu to jest właśnie to, że no, do zbrodni by pewnie nie doszło, tak? Gdyby nie to, że weszli Niemcy w ogóle na obszary sowieckie. Tak? Weszli Niemcy, oni rzeczywiście byli zainteresowani, żeby wciągnąć ludność narodów tam mieszkających w działania przeciwko w ogóle dawnej administracji sowieckiej, a także działania przeciwko Żydom. I rzeczywiście wytwarzali taką, powiedzmy, no, ideologiczną atmosferę, prawda, zgodnie z którą Żydzi byli częścią aparatu komunistycznego, prawda, i w związku z tym można ich było obwinić za rządy komunistyczne. No ale zaraz, do pogromu kieleckiego doszło, jak już Niemców nie było, więc... Tak, owszem, to jest zupełnie inna sytuacja, owszem. Więc ten element kontekstu wypowiedzi pana... w tej chwili już prezesa, tak, Szarka, on urasta do samego faktu, tak? To znaczy, że ponieważ jest pewien czynnik, który wyzwala pogrom, tak? Czynnikiem jest wejście armii niemieckiej, jest przyzwolenie na to, a nawet zainteresowanie, żeby to się zdarzyło, to w związku z tym można powiedzieć, że to sprawcami, wykonawcami są ci, którzy właśnie uderzyli na Związek Radziecki. No a sprawcami, wykonawcami są jednak polscy mieszkańcy miasteczka, no, którzy wykorzystali tę okazję do tego, aby rozprawić się swoimi żydowskimi sąsiadami, rzeczywiście pod hasłami takimi, że mszczą się za rządy sowieckie. Zatem mamy do czynienia z no, odwróceniem sytuacji, tak? To wynika z tej wypowiedzi. A to ostatnie zdanie, od którego zacząłem w tej wypowiedzi, że państwo polskie podziemne miało jednoznaczny stosunek do działań antyżydowskich, no to jest taki element, również element kontekstu, bo ono jest prawdziwe, tyle że ma na celu pewnego rodzaju usprawiedliwienie. No a w tym kontekście, wobec tych sprawców, których sprawcami byli jednak Polacy, tak, to jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie, no bo można się wtedy z punktu widzenia stanowiska tego państwa odciąć się od nich. Prawda? Tych właśnie wykorzystanych przez Niemców, czy zmuszonych, tak? Tam jest nawet powiedziane zmuszonych, odciąć się od nich, jako że to były jakieś męty społeczne, jacyś ludzie, którzy to zrobili, czy to przed przymusem, czy to dla korzyści osobistych, prawda? A państwo polskie tu pozostaje wtedy bez, no, nieskalane. Tak? Ale to jest ileś elementów, bo pierwszy taki najpoważniejszy w sensie proceduralnym, a być może mało istotny dla słuchaczy czy nie, dla historyków, to jest ten, że IPN przeprowadził, tak jak pan mówił, śledztwo i opublikował książkę na temat tego, co się wydarzyło w Jedwabnym, a teraz nowy prezes IPN odwraca kompletnie historię. Jak to rozumieć? Znaczy, co to jest za wydarzenie z punktu widzenia wciąż historyka, bo prezes IPN-u wciąż pozostaje też historykiem? Myślę, że to jest wypowiedź, która wpisuje się no, w pewną atmosferę. Ta atmosfera w związku ze zmianą władzy w Polsce w zeszłym roku trwa i nasila się. Następuje zmiana polityki historycznej i polityki tożsamościowej. Polityka historyczna, czy polityka pamięci nasza jest częścią polityki tożsamościowej. Następuje ta zmiana w takim hasłem. Oto mianowicie pod hasłem odzyskiwania godności przez naród polski, państwo polskie.
I właśnie dlatego myślę, że obaj ci, których tutaj cytowaliśmy, zarówno kandydaci obecnie, jeden z nich już prezes, właśnie wpisują się w tą, właśnie w tą zmianę, tak? To znaczy oni cudownie mają do zrozumienia, że jest możliwe jakieś inne wyjaśnienie niż dotychczas to oficjalne, o którym mówiliśmy, tych wydarzeń, które będzie bardziej godnościowe. Tak, będzie odpowiadało właśnie tym zapotrzebowaniu na godność zbiorową. Godność, którą rozumiem definiują jako pełne wybielenie, pełne uniewinnienie nas w kontrze do zbrodniczości ich, tych Niemców, czy tych różnych... Tak, owszem. Bo ja jakby inaczej trochę definiuję godność. Moim zdaniem godne jest również przyznanie się do zbrodni, do zbrodni z przeszłości. Policja wie, że on kłamie. Wyrażenie współczucia i przeprosin. Stary dziad myślał, że skuchnie coś, wiesz. Bardzo silnie, tak a żeby odwrócić uwagę, to wiesz, dymy robi. Stary dziad zawsze robi dymy. Całego narodu polskiego. Znaczy twierdzenie... O taki to może mieszkać na ulicy. Dla nich oznacza, że wszyscy Polacy zamordowali Żydów. A nie, jak tam, prawda, same kłamstwa za Rodynów i kilkudziesięciu za nimi poszło, tak? No bo to faktycznie nie robią, tak? Może paruset maksimum uczestników, prawda, część tam biernych, prawda, najwyżej, tak? Więc a dla nich to oznacza, prawda, ubliżenie godności całego narodu i w związku z tym, wtedy jest tak zdanie nieprawdziwe. Bo naród ratował Żydów, tak, więc nie mógł jednocześnie ich mordować. A państwo polskie miało jednoznaczny stosunek do działań antyżydowskich. Skądinąd zdanie Polacy ratowali Żydów jest również prawdziwe. No, oczywiście było bardzo wielu takich, że ratowali, prawda? Oba te zdania, Polacy zamordowali Żydów w Jedwabnem jest, oraz Polacy ratowali Żydów pod okupacją hitlerowską, oba te zdania są prawdziwe. Ale przy rozumowaniu, prawda, że tylko jedno może być prawdziwe, bo mówimy o wszystkich Polakach. W związku z tym tylko jedno może być prawdziwe, no to wtedy wybieramy to drugie. A to pierwsze już jest nieprawdziwe. Ale to jest oczywiście absurdalne. To zjawisko, które pan opisuje, to jest stanowisko historyczne, czy raczej z polityki historycznej? Nie, jak najbardziej jest to wpływ polityki historycznej na historyków. Tak? No bo to są historycy. Jest to wpływ polityki historycznej na historyków. Jest bo to wpływ... tutaj powiem, przepraszam, że przerwę, przypomnę tą wypowiedź prezesa, obecnego prezesa IPN, że winny za Jedwabny był m.in. niemiecki totalitaryzm, czyli tutaj też traktowany jest bardzo zbiorowo ten ewentualny wróg, ten zbrodniarz. Czyli tutaj jakby obydwie strony są ujmowane w takich kategoriach totalnych. Tak, owszem. Znaczy, no tu nikogo konkretnego to oczywiście nie można wskazać, no bo tam rzeczywiście żadnego nazwiska konkretnego dowódcy niemieckiego w Jedwabnym czy w okolicy nie można wskazać, tak? Żeby on tam inspirował, namawiał, rozkazywał, nie, prawda? W związku z tym, tym bardziej to jest nawet w jakiejś mierze trafne, że pewien kontekst ideologiczny, tak, stwarzają, że rzeczywiście Niemcy wchodzą, tak? To faktycznie tak. Więc w tym sensie, no, mamy do czynienia rzeczywiście z działaniami, które są z zakresu polityki historycznej. W ogóle IPN jest, no, w jego historii mamy do czynienia z czwartą, właściwie zaczyna się czwarty etap, czwarta prezesura. No, możemy śmiało powiedzieć, że jest to instytucja, która temu upolitycznieniu historii w jednych kresach słabiej, w innych mocniej wyraźnie podlega. Jest to właściwie, no, główna instytucja polityki historycznej w Polsce. Można tutaj dyskutować nad tym, i takie głosy się pojawiają, czy w ogóle był sens ją powoływać. Ale to prowadzenie polityki historycznej to jest coś chyba nieodwracalnego. Znaczy każde państwo na świecie prowadzi swoją politykę historyczną, prowadzi swoją też politykę dyplomatyczną opartą na m.in. kwestii ujmowania pewnych wydarzeń, zwłaszcza ze stosunków między narodami, więc to jakby się dzieje. Tylko znów pytanie jest, gdzie jest nasza granica między uprawianiem polityki na bazie historii, a zwykłym kłamstwem. No tak, to znaczy... bo pan mówi, kontekst był taki... W którym momencie, bo trzeba powiedzieć, po prostu pan kłamie, gdzie jest ta granica, chce pani powiedzieć.
której można przeinaczać czy przenosić akcenty, tak, przewartościowywać. No faktycznie, jesteśmy tutaj już w sytuacji zagrożenia nieprawdą, tak, tej wypowiedzi. To rzeczywiście się trzeba z tym zgodzić. Natomiast w świetle naszej obecnej wiedzy nic nie wskazuje, nie ma, żeby były nowe dowody, za pomocą których moglibyśmy ten stan wiedzy zmienić. Ale tutaj padało między innymi w Sejmie, że być może gdyby doszło do ekshumacji w jedwabnym, to znajdą się właśnie nowe dowody, dzięki którym ta teza przedstawiona przez, przed chwilą znajdzie swoje potwierdzenie. Dopóki nie zostanie wszczęte na nowo śledztwo, no to trudno, żebyśmy mieli nowe. To jest, no, ale trzeba pamiętać, że ta ekshumacja była prowadzona. To znaczy jej wprawdzie nie ukończono, bo nie stwierdzono, że tamto oczywiście stadowa jest miejscem, prawda, spoczywania szczątków tych ofiar spalonych. Nie prowadzono jednak do takiego stopnia, aby policzyć szczegółowo liczbę tych spalonych. Co tłumaczono wówczas, to zresztą był minister sprawiedliwości i tym, który nadzorował to śledztwo, ze względu na tradycję żydowską, tak. Więc jedyne, co by można było to usiąść, to może uszczegółowić tę liczbę. Tak? Ale to nie zmienia niczego, bo czy ta liczba jest prawda, bliższa 300, czy ona jest bliższa 400, czy 500, prawda, nie zmienia faktu, kto popełnił zbrodnię. No to wyraźnie wciąż pozostają tacy, którzy zadają sobie to pytanie i nie znajdują na nie jasnej odpowiedzi. Jest wśród nich nie tylko prezes IPN, ale również minister edukacji narodowej, również nauczycielka, więc za chwilę wrócimy do rozmowy i spróbujemy też zająć się wątpliwościami pani minister. W studiu pan profesor Tomasz Stryjek, historyk z Polskiej Akademii Nauk, również z Kolegium Civitas. Po informacjach wracamy. Post factum. Tak, Luba? Rzecznik Rona wyjaśnił sens niszczenia towaru. Tworzy się pogrążenie w połączeniu ze skierowaniem do sejmu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku o 13:00. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. Oj, coś czuję, że nieźle popłynę. A ja idę z koleżankami na wieczór panieński. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece Riposton, bo na kasa sama woda to za mało. Stosując Riposton, oprócz wody dostarczasz elektrolity utracone po spożyciu alkoholu, które lepiej pomogą nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton to prawdziwa Riposta na kasa. W nowej kuchni jak wykorzystać dorodną paprykę i oryginalnie osmażyć wiśnie oraz 78 regionalnych przysmaków Warmii, Mazur i Podlasia. W dodatku specjalnym przepisy na faszerowane warzywa. Nie przegap! Twoje skóry mogą być atakowane przez różne rodzaje grzybów. Dlatego zastosuj aerozol kosmetyczny Stepper, który zawiera aż 5 substancji aktywnych. Niezależnie od tego, jakie grzyby zaatakują twoje stopy, aerozol Stepper będzie najlepszym rozwiązaniem. Stepper grzybicy nie przepuści. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 21 lipca, minęła 19. Informacje Tok FM. Wojciech Kowalik. Stan wyjątkowy już formalnie obowiązuje w Turcji. Parlament w Ankarze zatwierdził go większością głosów. Sprawa Rosji to może być wierzchołek góry lodowej, mówią sportowcy po decyzji wykluczającej rosyjskich lekkoatletów z igrzysk. Rada Gdańska znów za Trybunałem Konstytucyjnym. Radni Platformy nie zamierzają składać broni.
Turecki parlament formalnie zatwierdził wprowadzenie na 3 miesiące stanu wyjątkowego. Wczoraj jego wprowadzenie zapowiadał prezydent Recep Erdoğan. Oto reakcja na nieudany wojskowy zamach stanu. Prezydent utrzymuje, że stan wyjątkowy jest całkowicie zgodny z konstytucją i nie stanowi naruszenia rządów prawa ani podstawowych wolności obywateli. Ale już wiadomo, że na czas stanu wyjątkowego Turcja zawiesi obowiązywanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. To ma dać możliwość przywrócenia kary śmierci dla organizatorów i uczestników nieudanego przewrotu. Turecki kryzys wywołany nieudaną próbą zamachu stanu w tym kraju ma dobre skutki dla polskiej gospodarki, zauważają eksperci. To dlatego, że inwestorzy odwracają się od Turcji i wracają do nas, mówił gość magazynu EKG Kamil Wyszkowski, krajowy koordynator inicjatywy sekretarza generalnego ONZ Global Compact. Do Polski inwestorzy wrócili, bo się zwyczajnie zorientowali, że jednak ta gospodarka jest stabilna. To dla Polski dobrze. Pytanie, czy będziemy w stanie ten trend utrzymać? Ale jak podkreśla Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, w wyborze Polski przez zagranicznych przedsiębiorców pomogły też dobre oceny sytuacji w naszym kraju. W połączeniu z decyzją agencji Fitch, która miała miejsce właśnie w piątek wieczorem, to też pomogło. No, uznali Polskę za jednak ten kraj, gdzie kapitał można ulokować. Mamy umocnienie złotego wobec tych głównych walut. Dziś złoty znowu delikatnie się umacnia. Frank szwajcarski kosztuje znowu równo 4 złote. Ochrona praw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii to podstawowe zadanie, jakie stawia przed sobą rząd w obliczu nadchodzącego Brexitu. Premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie informację na temat działań polskich władz po wynikach brytyjskiego referendum. Jak mówiła, to krytyczny moment dla całej Unii Europejskiej, ale Polska jest gotowa odgrywać kluczową rolę w ewentualnych zmianach traktatów, bo do tego powinna sprowadzać się reforma Unii. Jednocześnie Szydło dodawała, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą po brytyjskim referendum i w razie czego jest gotowy do działania. Rosyjscy lekkoatleci nie wystąpią w tegorocznych igrzyskach w Rio de Janeiro. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu odrzucił odwołanie Rosjan. Wykluczenie grozi też całej blisko 400-osobowej reprezentacji Rosji. Są jednak wyjątki. Pod flagą olimpijską wystartują nieliczni, czyści zawodnicy. Rosjan to jedynie wierzchołek góry lodowej, mówi poseł Szymon Dziółkowski, lekkoatleta i wielokrotny mistrz olimpijski. I dodaje, że decyzja Trybunału może być przestrogą dla innych. Trzeba coś z tym zrobić i niestety trzeba podejmować bardzo radykalne kroki, chociaż uważam, że MKU nie będzie stać na to, żeby zdyskwalifikować całą reprezentację Rosji, bo to już będą względy polityczne i będą w to wszystko wchodziły duże pieniądze. Z raportu McLarena, wykonanego na zlecenie MKOL-u, wynika, że Rosjanie podczas igrzysk w Soczi stworzyli narodowy program dopingowy. Rosyjskie władze twierdzą, że są otwarte na powtórzenie przeprowadzonych wówczas testów. Słuchasz informacji TOK FM. Gdańscy radni zaskarżą decyzję wojewody uchylającą apel nawołujący do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Wojewoda stwierdził, że wyklucza on poza kompetencje Rady Miasta. Radni rządzącej w Gdańsku Platformy nie zamierzają jednak składać broni. Paweł Radzewicz. Prezydent Paweł Adamowicz nie ukrywa emocji. Na naszych oczach jest demontowane demokratyczne państwo prawa i nie można po prostu milczeć. Trzeba krzyczeć. I Gdańska Rada krzyczy, najpierw apelując o rozwiązanie kryzysu konstytucyjnego, a teraz broniąc się po niekorzystnej decyzji wojewody. Atakuje radny PiS Kazimierz Koralewski. Jest niepokojący bardzo drugi paragraf, który wzywa do przestrzegania prawa, które nie zostało opublikowane. A więc z jednej strony troska, a z drugiej strony jednak wezwania do tego, żeby dualizm prawny prowokować. Radna PO Aleksandra Dulkiewicz odbiera to jednoznacznie. Jest to działanie polityczne, realizacja bezpośrednio tego, co robi rząd Beaty Szydło. Dobrze, że radni nie dali się zepchnąć do ławeczki pod hasłem nie wtrącajcie się, macie milczeć, bo to nie wasza sprawa. Głos w sprawie apelu zabierze teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny. Gdańsko, Paweł Radzewicz. To kofem. 800 wniosków złożyli mieszkańcy Bydgoszczy do tegorocznego. Zawsze jak ktoś ukradnie, to do podziału w sumie jest gdzieś chce to schować. I on dlatego, że niby do naprawy dał, wcale może nawet nie dał do naprawy, tylko trzyma. Są takie same, najczęściej to nowe place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu i remonty chodników. Zdarzają się też mniej typowe, mówimy o sztybę z Bydgoskiego Urzędu Miasta. Samoobsługowa stacja naprawy rowerów, budowa publicznej galerii sztuki na stacji Bydgoszcz Wschód, polana biwakowa z punktem widokowym na fordońskich górkach czy pole grillowe. No także gdzieś tam tak. Kreatywność zwiększa się. Wszystkie pomysły przejdą teraz weryfikację i konsultacje z radami osiedli. Głosowanie odbędzie się w październiku. Z Bydgoszczy Agnieszka Gnerska, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o 19.20.
pogoda. Pogodna noc przed nami, tylko na północnym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Rano na Pomorzu i w kotlinach górskich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na Podkarpaciu będzie 11 stopni, przeważnie od 12 do 13, 14 na Podlasiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Postfaktum. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie. Ze mną w studiu pan profesor Tomasz Stryjek, historyk z Polskiej Akademii Nauk z Kolegium Civitas. I rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w Jedwabnem i przede wszystkim, co się wydarzyło w Polsce w 2016 roku, kiedy nagle fakty historyczne stanęły na głowie i historycy sami zaczęli je po prostu zamieniać w nieprawdę. Mówiliśmy o prezesie IPN-u i o kandydatach na prezesa IPN-u, ale też jest ciekawa wypowiedź pani minister edukacji narodowej, pani Anny Zalewskiej, która w wywiadzie dla Moniki Olejnik nie była w stanie powiedzieć, co się wydarzyło w Jedwabnem, ani co się wydarzyło i kto jest winien pogromowi kieleckiemu. I to jest dla mnie interesujące, że tutaj wielokrotnie pani minister powiedziała, że sprawa jest kontrowersyjna, że trzeba mieć do tego dystans, że to Polacy powinni mieć opinię w tej sprawie, że nie należy tego tak ostro ujmować, bo dochodzi do wielu nieporozumień. Co to jest za rodzaj mówienia o historii? Znaczy, no to są właśnie, jak wspomnieliśmy, no to są takie wypowiedzi wszystkie, tak, które dzisiaj mówimy, które odsyłają do dogłębnego zbadania. Czyli jakoby tego zbadania od czasu jeszcze nie było przez historyków, tak, jakby stanowisk prokuratorskich, historycznych. I dopiero teraz powstała sytuacja polityczna, tak, która sprzyja dogłębnemu zbadaniu. Tak, co rzeczywiście my na tej podstawie, tak jak niektórzy komentatorzy twierdzą, możemy się spodziewać wszczęcia ponownie śledztwa, tak, zarówno w sprawie Jedwabnińskiej, jak i w sprawie Kieleckiej, być może przez IPN pod nowym kierownictwem. Stąd no, w przypadku wypowiedzi pani minister tam to sposób postępowania jej polegał na tym, że mówię, że tego zbrodni dokonali antysemici, nie Niemcy, tylko dokonali antysemici. Nie dodając, że to też jednak byli Polacy. A w związku z tym pewnie chodziło o to, aby uniknąć, tak sobie mówiła, takiej zbitki, że Polacy to antysemici. W związku z tym